Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy serdecznie. To jest rezerwat nieuprzejmości. Ja jestem Michał Gol i zezłomowałem ostatnio moje jedyne auto. Na wstępie powiem, że ogląda nas dużo osób. Duża część z tych osób zupełnie niepotrzebnie. Nie dlatego, że jest z nami Czesław Michniewicz i nie będziemy poruszać bardzo ważnego tematu o korupcji, bo go nie ma, a z uwagi na kije w dupie, jakie macie. Porozmawiamy o korupcji, porozmawiamy o taktyce i nie tylko. Przypomnę, że naszym głównym sponsorem jest piwo Tyły, czyli przejdźmy na Tyły, ale jeśli chcesz się zareklamować przed naszą wspaniałą publicznością, to nie ma problemu, napisz do nas, weźmiemy dosłownie każdego, kto nam zapłaci. Dosłownie każdego. Naszym gościem jest dziś wieloletni członek sztabu reprezentacji Polski, człowiek ustalający taktykę na każdy mecz, człowiek, który zna od podszewki polską piłkę, pan Joe. Cześć! Zanim zaczniemy od pytań widzów, pytanie ode mnie odnośnie ostatnich wydarzeń. Może zobaczmy sobie klip z programu, który wyraźnie mocno inspiruje się naszym programem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Michał z Lubaczowa. Ja mam pytanie do trenera. Czy słyszał o takim kanale na YouTubie, jak dzieli nas piłka? Nie, szczerze mówiąc nie. To taka prośba do pana Stanowskiego, żeby może po kanale pokazał. Ale ja też nie znam. Też nie znasz? Okay. Nie. No to szczerze to polecam sobie. Okej, dobra, zareklamowałeś. Dziękujemy bardzo. No więc panie Joe, pytanie. To, że Stanowski kłamie, to wiemy. Taki charakter, taka natura. Być może on tak ma. No właśnie, ale skąd taka postawa u pana selekcjonera? Że nie zna, nie pamięta, nie przypomina sobie. Tak bywa. No więc skąd to może być? Wydaje mi się, że to jeszcze jest pokłosie tego, co się ostatnio działo. Selekcjoner ma świetną pamięć do wszystkich rzeczy, które chce pamiętać. No tak, ale zanim przejdziemy do pytań od widzów, chciałbym zadać jeszcze pytanie odnośnie tematu korupcji w polskiej piłce nożnej. Tak, wiem, ja nie mam nic do ukrycia. Ostatnio dziennikarze dokopali się również, że były połączenia między panem a fryzjerem i było ich całkiem sporo. Ale ile? No nie przesadzajmy, no tam trochę pogadaliśmy, ale no nie, no gdzie? Mi prokuratura nic nie wykazała. Już mówię, tych połączeń było dokładnie 2137. No, ale ile tych połączeń było ode mnie? No to też mamy już wypisane, dokładnie 2127. No dobra, ale to były takie rozmowy, wiesz, tam o grzybach, chora żona, nie miałem auta, no takie różne tam, wiesz, no ja byłem młody, potrzebowałem pomocy. Aha, to jak się dobrze składa, że mamy jedną z tych rozmów nagranych. Rozmowa ta odbyła się akurat w przerwie spotkania między Górnikiem Polkowice a Szczakowianką Jaworzno. Przypomnijmy tylko, że był pan wtedy asystentem w zespole Górnika Polkowice. Posłuchajmy. Co? Rysiu, no co tam jest? Jak to tam, to ja się pytam. Miało być 0-1, a jest 0-0. No wiem, ale przyniósł tylko 15 różyczek. Miało być 30. To wiozę ci przecież. No będziesz miał 30, jak chciałeś. No Rysiu, trzymam za słowo cię tutaj. W takim razie my tu 0-1 i po krzyku. No, dobra. No zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Czekaj, bo tu mam ważniejszy mecz. Lech gra. Także tego, no, nie najlepiej to wygląda, panie Joe. Ja tego w ogóle nie pamiętam. To było dawno. Kto by to pamiętał tam 20 lat temu? No co mam ci powiedzieć, no przedawnienie, nie? Tak, no więc właśnie to się działo wszystko przed wprowadzeniem jeszcze tych zapisów o korupcji w sporcie, tak więc to się nie liczy, nie? No, nie liczy się w ogóle nic. Tak jest, w ogóle się to nie liczy, nie patrzmy na to, nie zwracajmy uwagi. No, nie zwracajmy uwagi, idźmy dalej, pozajmijmy się piłką. Tak, zajmijmy się piłką, nie patrzmy co się działo wcześniej. Patrzmy co jest przed nami, nie za nami. Tak, dokładnie, patrzmy co jest przed nami, nie za nami. I ci wszyscy co wypominają dzisiaj to nam, to są hejterzy. Tak, dokładnie, to są sami hejterzy, którzy to wypominają. Powinniśmy dawno to zamknąć i iść do przodu. Dawno zamknąć, na przykład we Wronkach. Na przykład we Wronkach. O, uwaga, ale mamy pierwszy telefon do studia. Przypomnę nasz numer telefonu, którego jeszcze nie mamy. Tutaj pojawi się państwu na pasku. Halo, widzu? Halo. Halo, tak? Jakie masz pytanie? Halo, słychać mnie? Tak, słychać cię. Jakie masz pytanie? Halo, słychać mnie? Tak, słychać cię bardzo dobrze. Mów pytanie. No, słuchajcie, robicie świetną robotę. Tak trzymać dalej, tak chłopaki. I w ogóle tutaj ja bym chciał... Żona obok mnie siedzi, chciałaby pozdrowić. Pozdrowienie od żony, która siedzi obok. Świetną chłopaki, świetną robotę robicie. No, dzięki bardzo. Dzięki, a jakie masz pytanie? Oj, rozłączył się. To był nasz widz, Stefan Starnowa. Ale skąd wiesz, bo się nie przedstawił? To na pewno był Stefan Starnowa. Poznałem po głosie. No dobrze, skoro mamy wszystko już wyjaśnione, całą przeszłość za nami,
czas na pytania od widzów. Rogelinio LP pyta się, czy dostałeś faktycznie 500 zł podwyżki i darmowe przejazdy SKM w Kągańsku? Niestety jeszcze nie, cały czas czekam. Liczę szczególnie na te darmowe przejazdy w Gdańsku. Olo Borecki, Joe, jak współpracowało ci z poprzednimi selekcjonerami? Z którymi współpracowało ci się najlepiej? Najlepiej współpracowało mi się z Jerzym Engelem. Niesamowite eliminacje, wyjazd do Korei. Mieliśmy Murzyna w kadrze, jebaliśmy dziennikarzy. Wspaniały czas, no i sam Engel. Niesamowita wiedza o Hiszpanii. Jacko, Joe, dlaczego Polska? Dlaczego to dla nas robisz? Polska to mój kraj. Bardzo mocno się zżyłem. Poza tym mam sądowy zakaz wyjazdów. Dagger 41. Joe, ile języków znasz? No, właściwie to wszystkie. Kuba 28. Czy uczysz lewego polskiego? Tak, Robert się uczy polskiego. Jesteśmy na literce B, jak Barcelona. Bartek się pyta, czy Joe już przygotował taktykę na Mundial i na Karła z Paryża? Nie, jeszcze nie, ale czekam aż Karzeł umrze sam. Stary jest, więc liczymy, że do grudnia nie dojdzie. Mateusz Tomczyk, Joe, czy mamy szansę wyjść z grupy? A po wyjściu z grupy, to jak daleko znajdziemy się na Mistrzostwach Świata w Katarze? Szanse są zawsze, a jak daleko zajdziemy, to wszystko zależy od naszego fryzjera. Od trenera. Jedrek Pol, czy miałeś ofertę od topowych klubów? Tak! Ostatnio dzwonili z Jagiellonii i z Unii Janikowo. Polski Leclerc pyta się, czy został pan kiedyś zwolniony? Raz kiedyś, z wypożyczalni kaset wideo Beverly Hills. Niestety na boku sprzedawałem kasety. Drakselek pyta się, kto jest pana ulubionym bohaterem Ogniem i Mieczem? To proste, Iron Man. Pepe pyta się, ile zarabia się w PZPN? Nie rozumiem pytania. Krzysztof Pomiński pyta, czy nie nudzisz się w naszym kraju? Czy chętnie bierzesz udział w tym bezsensownym wywiadzie? Niestety, Krzysztofie, nie mogę wyjeżdżać. Mam zakaz, a wywiad jest świetny. Nie mam nic do ukrycia. Tede, skąd wziął się Joe? Stara mnie urodziła. Chess HD Mapping pyta się, Joe, ile istnieje wariantów formacji Dick Attack? Zakładam, że Dick Attack jest jedną z nich, ale liczyłbym na rozwinięcie. Widać, że kolega pracuje dla Meksykanów prawdopodobnie. Nie mogę takich rzeczy mówić. Nie mogę zdradzać taktyki mojemu wrogowi. No tak, to byłoby głupie zdradzać taktykę przed meczami, prawda? No chyba, że zapłacisz z 15 różyczek. Tak, jak to dobrze, że ten temat mamy już cały za sobą.